Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, nietypowo z samochodu. Dzisiejszy odcinek jest totalnie spontaniczny. Wyobraźcie sobie, że Szaku chciał wczoraj mi wkręcić, a wczoraj było Prima Aprilis, że dzisiaj jest największa impreza terrorystyczna, wystawa oraz giełda w Warszawie, gdzie można kupić rybki egzotyczne, roślinki, pająki, węże i tak dalej, kameleony, gekony. No i oczywiście nie chciałem mu w to wierzyć, ale sprawdziłem w internetach i faktycznie jest coś takiego. Zoo Egzotyka 2023. Właśnie jedziemy. Jest ze mną JJ-ka, przywitaj się. Hej, ja wcale nie jestem zadowolona z tego powodu. Słuchajcie, Justyna, ty nawet o tym nie wiesz, ale ponoć ma być 10-metrowa anakonda, która zjadła już dwóch ludzi. I się ją na szyję każdy musi założyć, żeby wejść do środka. Aha, ale śmieszne. Prima Aprilis spóźnione, 10-metrowa anakonda. Trzech ludzi zjadła, nie dwóch, przepraszam. Zaraz ja zjem ciebie. A propos jedzonka, jedziemy pierw coś przekąsić do Złotych Łuków, jak to Rogal nazywa. No i zobaczymy, co to będzie. Jeżeli lubicie zwierzątka i lubicie tego typu takie luźne vlogi, no to oczywiście łapka do góry, głową walisz w suba, jeżeli chciałbyś mieć gekona w domu, bo ja bym chciał mieć gekona i może dzisiaj kupię, ale zobaczymy. Tak, jeszcze co brakuje w tym domu, dobra, gekona. Justyna, ty chociaż opisz, jak wygląda gekon, no. Jak ty wygląda? No trochę jak dinozaur, trochę jak jaszczurka. No dobra, jakie ma łapy? Gigantyczne. No nie. Jak nie? Gecko ma takie właśnie, takie szt, się tak przykleja do wszystkiego. No. To jest taki jaszczurek ładny. Czako, ty coś planujesz kupić w ogóle? Może węża, zobaczymy. Dupę Jasiu. Dupę Jasiu, a nie węża. Czemu nie? Już mamy jednego węża, jest na górze, na dole nie potrzebujemy węża. Ale nie mamy samiczki. Ja ci zaraz mogę znaleźć samiczkę, jak chcesz. No to szukaj. Dobra, jedziemy coś przekąsić, moi kochani, i widzimy się na miejscu. Jesteśmy w tym McDonaldzie, w którym już 3 razy chyba byłam na śniadaniu i za każdym razem było coś nie tak. Albo już odjechałam, się okazało, że zamiast kajzerki z kurczakiem mam podwójną wieprzowinę, albo nie wiem, nie było 3 porcji frytek, albo były pomieszane sosy. Zawsze było coś nie tak, więc jestem ciekawa, czy teraz będzie się zgadzało. Ostatnio się zakładaliśmy z Justyną, że jeżeli się pomylą, to daje mi 100, tak? I się pomylili. Chcesz się dalej założyć o tą 100? Chcesz się odegrać? Dawaj. Jak się pomylą, to ja ci daję 100, jak nie, to ty mi. Na gekona. Dobra. I mamy to. Nie na gekona. Tak, przecięte. Przecięte. Dostaliśmy 3 napoje. Z tego, co widzę, no, 3 razy Cola Zero, czyli to, co w zamówieniu. Masz szczęście. Czas weryfikacji nadszedł. Uwaga. Kajzerka. Szaku miał podwójną wieprzowinę, tak? Tak. Dobra. Kurczak. Kurczak. JJ-ka, masz szczęście. Proszę. Dziękuję. Teraz farelski. Nie, Szaku, podwójna wieprzowina. Masz szczęście. Mamy kurczak. To. Pętla mi się na... Nie, to nie, to by się pętla na szyi zaciska. Jest. Kurczak. Kurczaczek elegancko. No. Frytki są 3 razy? 3 razy. Frytunie i kepucz. Także dokładasz się 100 do gekona. Nie do gekona, nie. Mówiłaś do gekona, ja sam słyszałem. Mała kolejka. Trochę wariacików stoi, czeka w kolejce. O, bracie. No to dobrze wzięliśmy kurtki ciepłe. Leżałem z 2 godziny w kolejce, będziemy stali. XD. Jakieś 10 minut jesteśmy w środku. Tak. Ale zadowolona. Razy 10. Czekamy 0,5 godziny w kolejce i już jesteśmy przy samym wejściu. Bilety na taką imprezkę to 27 zł sztuka od osoby. Ja też coś przywiozłam do sprzedania na targ. Co? Kątnika. I krzyżaka. Z poduszka. W tej. W kliszówce. Zobaczymy, czy się sprzeda. Dostaliśmy taki talon gekonowy. Proszę. Dziękuję. Smocza moneta. Smocza moneta. Idziemy zobaczyć. Zaszaleć za to. Zobacz, bajer, krabik. Nie chcesz takiego? Do wanny sobie wpuścisz. Ja tylko przyszłam pooglądać.
kupić ci złotą rybkę, tam tutaj. Ona spełni twoje życzenia, ale już powiedzieć jak. Ale ona jest pomarańczowa, a nie złota. Złota? Nie, złotą tam była złota. To jest pomarańczowa, to jest Nemo. Co tu mamy? Mamy pajęczaki, Justyna. Coś, co ty lubisz. Przeraża mnie to, że one są tylko w takich plastikowych pojemnikach. One tak stukają. Bum! Pojemnik. Zaraz idziemy tą anakondę zobaczyć dużą. Na szyję wziąć. Tak. Stary, jest on twój niebieski. Ja go widziałem. Tutaj? No. A nie, to jest wersji kolor. Ja nie mam wersji kolor, inną. Inną mam. Ja mam naziemną, a to chyba nie drzewna. Nie coś niebieskiego takiego? Mam już jednego. Ale coś, jak jeżeli coś fajnego znajdę, to kupię na pewno. Ha! Dobra, tutaj mamy większe sztuki. Spójrzcie na tego. Jaki wielki. Albo tego, jak się rusza. No, ten też ładny. Jest nawet regalis. To ten pająk już ma neurotoksyny, to już jak ugryzie, to już jest przerąbane. A tu jest największy na świecie, blondi. Ja pierdziu. On rośnie wielkości banknotu 100-dolarowego, widziałem. Moja para chyba jak ma 13 lat, to i tak jest mniejsza od niego, myślę, z 5 cm, nie? Stary, on jest przeogromny, za chwileczkę wam pokażę zdjęcie. 600 zł. Dosyć rzadki to jest pająk i fajnie, bo on jest naziemny. Kurde, to czy mi się chce znowu wiązać z pająkiem na 10 lat? Chce mi się? Dobra, na razie go zostawię, się zastanowię. Jeżeli zostawicie łapek 20 tysięcy, to taki blondi wyląduje u mnie w domu. Jest piękny. Nawet mają Poecilotherie regalisa. To jest tak niebezpieczny pająk, że jest koniec świata. Chyba jeden z groźniejszych. Patrzcie, jaki ma ładny, żółty kolor. Jest mega szybki, agresywny i skacze. Ten pająk już ma neurotoksyny. Jak ci ugryzie, to paraliżuje mięśnie. To ja takiego pająka nie chcę, nie? To już jest mocny sprzęt. 220 zł, niedużo, a myślałem, że będzie więcej. Ten jest ładny. To też są teraria dla Gekona? Które na przykład jest dla Gekona? Ale zależy jakiego. Na przykład dla tygrysiego. 40, 50. Okej, okej. Wszystko powyżej 40 już się nadaje, z 40 włącznie. No dobra, to dziękuję ślicznie za informację. Terarka dla Gekonka. 40, 50 będzie idealna, czyli 300 tak złotych. No tak myślałem. Aha, i tak sobie otwierasz ładnie. Czy takie podłużne? Które ładniejsze? Christian, o czym ty mówisz w ogóle? Ty nie było, ja nie wiedziałam. Idź tam na kawę czy coś. W strzaku, podłużne czy takie? Wiesz co, podłużne już mamy, nie? W sumie do każdego pająka. Takiego jeszcze pionowego to nie mamy. Pion, nie? No. Pionowe, fajne. Dobra, idziemy zobaczyć, czy w ogóle są tutaj gekonki. Tutaj mamy fajne wylineczki, zobaczcie. To chyba są właściciela. Barak, Belma, Aura, Tu. Bardzo ładny pajączek, naziemny. Wielka bestia, co? Już duża. Porównanie do mojej ręki. No spore. No. Ja też swoje wylinki mam. Kiedyś wam pokażę. Znaczy widzieliście, ale nie wszystkie, ale pokażę wam kiedyś wszystkie. Chodź, coś zobaczysz. Kolejna zajawka terrorystyczna. Motyle. Motylki, no. Mocna sprawa. Motyla noga. To jest przerażające. Który? A to jest... No tak, co to jest? To jest pasikonik większy. Tak, ty jesteś pasikonik. Pasikonik. Nie. Jaki pasikonik? To jest... No. Pasikonik. Jakiś żuczek duży. Co byś zrobiła, jakbyś coś takiego w domu zobaczyła? To nawet pająki potrafi zjeść. Mam siarki na całym ciele. Idziemy teraz na górę, tam jest strefa gadów. To by u nas w pokoju ładnie wyglądało. To by wyglądało u nas ładnie w pokoju. No, białe, mega fajne. 10 ale na 10. Ale czarne też ładne, ale białe chyba ładnie. No, czarne fajne. Zobacz, straszak diabelski. Ale bajer. Ile on ma lat? Czy jak to tam wygląda mniej więcej? Tak na oko, do takiej wielkości, żeby urósł, ile musi mniej więcej żyć? Z pół roku. Z pół roku, szybko! Tutaj mamy straszyka filipińskiego o bardzo fajnym umaszczeniu. Który lepszy, diabelski czy ten filipiński? Mi się chyba filipiński bardziej podoba. Jest ten wąż, o którym ci wspominałem.
anakonda amazońska, która zjadła trzech ludzi i złożyła jaja. Szczególnie, co on gada? No tu jest, zaraz zobaczysz. O matko! Widzisz to? Rozumiem twoją fobię. Jakie wielkie to jest. Są. Co? To one. To? Tak. Ja myślałam, że ładniejsze jakieś chcesz. No ładniejsze, chcę, to takie piękne są. Którego chcesz? Zobacz na tego. On się do mnie uśmiecha. Tutaj mamy, moi drodzy, prawdziwego dinozaura. Zobaczcie na to. To jest jakiś peju argentyński. Nawet nie wiem, co to jest za zwierzątko. Ale mocne. Musi się tu dostać na śpiącego. Śmiesznie. Podoba mi się on. Krystian, to ten. Do tego chcemy? To ten świr, nie? Zadymiasz. Zadymiasz? Spojrzał się nawet w kamerę, on jest stworzony. To jest samiczka. Na YouTube. No ona, no tak. Ona. Dobra, no co? Trzeba będzie zadymiarę kupić. Robi! Akurat dopchaliśmy się do wężów. Zobaczcie na przykład pyton birmański, jaki ładny. Ten jaki ryży, zobaczcie, rudawy, ale też ładny, co? Oj proszę, jest też boa. Boa dusiciel cesarski. I tutaj mamy jednego z ładniejszych węży, który dzisiaj widziałem. Pyton królewski. Ten ładny, nie ma co gadać. Tutaj biały, no. Tutaj chłopaki mają warana. W sumie dwa mieli warany. Jeden już sprzedany, odebrany, a drugi jeszcze się został. I zobaczcie, jaki piękny. Cena takiego waranika 6,5 koła. Ładnie. Ładnie. Spójrzcie na to, jakie jest zarąbiste ślimaki tutaj ma pani. W porównaniu do mojej ręki jest przeogromny. Ten ślimak nazywa się Archaeopteryx. No. Przeczytajcie sobie. Ile ma taki ślimak lat już? 14,5 miesiąca. To ma 14,5 miesiąca? Tak, to ma 14,5 miesiąca. Co? To ten ma z jeden dzień pewnie. No nie, ten jest z grudnia. 14,5 miesiąca taki ślimak. Masakra. Pierwszy raz takiego ślimaka widzę. O, Justyna znalazła swoją strefę. Ja akceptuję tylko takie węże. Są też formikaria i są mróweczki. Zobaczcie, jakie te są zbajerowane. Chude i długie, co nie? Większe od twoich. Chyba jak zajadają karalucha. Nieźle. Zobaczcie, jaka ta wielka. Ona ma 4 cm. Tutaj mamy mega rzadkiego węża, burnbal, połączenia pytona tygrysiego z pytonem królewskim. 70 sztuk, może 100 maksymalnie na świat, więc mega rzadka bestia. Pierwszy raz mam węża na rękach, ale dziwnie się rusza. Dziwne uczucie, ale ładny. Takie ładne czerwone oczka, mega fajne. Dziękuję ślicznie. Proszę. Są też kameleony, zobaczcie, jaki ładny. Tutaj mamy przekozackie żabki, drzewołaz lazurowy z Brazylii. Zobaczcie, jakie piękne. Kupujemy teraz sobie karmówkę, karaczany dla parachybany i innych pajączków. Duże karaczany bym poprosił, argentyński. Także decydujemy się na tego wariata Blondie. Pajączek za 300, zostawcie dużo łapek w górę pod tym filmem. Blondie mu się zachciało. Jedna to za mało. Mamy to! Chłop zadowolony. Zadowolony. Ja też. Rośnij duży i brzydki, żeby Justynę po nogach gryzł w nocy. Mnie pająki już raczej tak nie ruszają. To podtrzymaj chociaż pudełko. Nie, ma szans. Nie ruszają, XD. Zdecydowaliśmy się finalnie, że nie weźmiemy na chwilę obecną gekona, tylko pająka, bo do gekona trzeba się przygotować, zapoznać się troszeczkę z tematem, co je, jak hodować, żeby jakiegoś błędu nie popełnić. Więc jeżeli zostawicie 30 tysięcy łapek, to Justyna obejrzy wszystkie filmy na polskim YouTubie o gekonach i wybierze, którego mamy kupić. Tak, będzie. I właśnie. Może to będzie ten ospały, który tak kopał w szybkę. No, był fajny. Zawsze możemy jeszcze go wziąć.
przyjedziemy po niego. No. My już właśnie, moi kochani, wróciliśmy do domu. Pajączek został przetransportowany bezpiecznie. Chciałem jeszcze dzisiaj zrobić dla niego terrarium, ale okazało się, że już nie mam ziemi kokosowej, która jest niezbędna, aby wyścielić nasze terrarium, więc osobny odcineczek z przekładania nowego pająka i tworzenia dla niego terrarium pojawi się już niedługo na kanale, więc jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i napiszcie w komentarzu, jakie ze zwierzaków, które dzisiaj było przedstawione na filmie, chcielibyście hodować. Każdemu polecam taki event, żeby sobie pójść, zobaczyć, jak to wygląda na żywo, naprawdę mega fajna zajawka. Na dzisiaj to było tyle, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, elo!